Na tym filmie pokażę, jak należy w sposób poprawny zaewidencjonować operacje gospodarcze związane z leasingiem finansowym u korzystającego. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, czym jest leasing, jak najbardziej tutaj zapraszam do zapoznania się z prawą stroną tego filmiku. I najważniejsze w tym filmiku jest to, co mówiłam, czyli sposób ewidencjonowania, a on zależy od tego, jaki mamy rodzaj umowy leasingowej podpisanej? Czy jest to umowa leasingu finansowego, czy operacyjnego? Gdyż wówczas mamy rozgraniczenie, kto będzie mógł do swoich środków trwałych dopisać dodatkowy przedmiot umowy leasingowej, czyli jakiś środek trwały, maszynę, czy też samochód, do swoich aktyw. Czy to będzie leasingobiorca, czyli firma, która będzie korzystała z danego środka trwałego i wówczas mamy do czynienia z leasingiem finansowym, czy tak jak w przypadku leasingu operacyjnego, do swoich aktywów to strona finansująca, czyli bank lub firma leasingowa, będzie mogła dopisywać swój środek trwały. Na tym filmie omawiam operacje związane z leasingiem finansowym, więc jeżeli macie więcej pytań, jak najbardziej można tutaj poczytać sobie teorię na ten temat, wstrzymać film i na przykład zapoznać się, jakie są warunki dopisania do tego leasingu finansowego. Także na tym filmie, jeżeli Wam wystarcza zapoznanie się po prostu z tym schematem księgowania takich klasycznych operacji gospodarczych, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli jest jakiś błąd obliczeniowy, to też jak najbardziej możecie mi to wskazać. Na tym filmie najważniejsze jest to, żeby pokazać Wam, jak w sposób najbardziej poprawny należy przeprowadzić takie księgowania, co oczywiście mogę teraz przedstawić. A jeżeli to jest wystarczające dla Was, proszę zróbcie sobie po prostu zrzut screen z tego, co tu jest prezentowane i możecie sami dochodzić do rozwiązania. Ja przystępuję w takim razie do omówienia poszczególnych operacji gospodarczych. Operacja numer 1. Przejęto do ewidencji środków trwałych urządzenie pozyskane umową leasingu finansowego, czyli finansowego, tak jak tu jest informacja, składnik majątku korzystającego, czyli leasingobiorcy, czyli tego korzystającego. Wartość początkowa urządzenia odpowiadająca jego wartości godziwej 140 tysięcy, fakturę otrzymano w późniejszym terminie. Dobrze. Jesteśmy jakby firmą, która niemało, że pożyczyła pieniądze, to jednocześnie środek trwały może być u nas księgowany jako nasz. Oczywiście mamy pewne zobowiązanie do spłacania rat leasingowych w związku z tym nabyciem tego środka trwałego. I środki trwałe oczywiście się powiększają, ale jeżeli mamy środek trwały typowy w leasingu, musi on być dopisany do oddzielnego konta aktywnego, który oczywiście tylko wyróżnia, że mamy środki trwałe nasze i takie, które są jeszcze w ramach umowy leasingowej. Jest to, jak tu jest w nawiasie zaznaczone, konto bilansowe. I to konto bilansowe powiększa po lewej stronie debetowej swój stan, oczywiście na jakimś tam poziomie początkowym, kwotą na 140 tysięcy złotych, operacja numer 1. I drugie konto korespondujące do tej operacji to konto rozliczenia operacji leasingowych, gdzie po stronie kredytowej pojawia się dokładnie ta sama kwota 140 tysięcy złotych z numerem 1, a więc mamy operację na dwóch kontach po przeciwnych stronach w tej samej wysokości. Typowe księgowanie na kontach TO-owych. Otrzymano druga operacja gospodarcza. Otrzymano fakturę VAT wystawioną przez finansującego, obejmującą płatności podatku VAT za cały okres umowny korzystania z przedmiotu leasingu. Kwota faktury obejmuje wartość tego leasingu i VAT razem 172 200. I teraz pamiętajmy o tym, że faktura jest dla nas taka wystawiona przez finansującego, jest dla nas kosztem. A więc w tym momencie, jeżeli ktoś nam wystawia fakturę, to my mamy na pewno na koncie zobowiązania z tytułu leasingu pewne zobowiązanie, które oczywiście w dalszym toku może zostać w jakiś sposób częściowo choćby uregulowane, ale na tyle jest tutaj odnotowana faktura. Oczywiście na koncie
takim pasywnym mamy zobowiązania po prawej stronie zwiększane, po lewej zmniejszone, na przykład poprzez po prostu jakieś przeksięgowania, wyksięgowania, zmniejszenia wysokości tego zobowiązania. Więc tutaj umieszczamy pełną kwotę, czyli wartość tego przedmiotu leasingu i kwotę podatku VAT. I to jest konto zobowiązania z tytułu leasingu i kontem korespondującym do tego konta w ramach otrzymania faktury jest konto rozrachunki z tytułu VAT, gdzie po przeciwnej stronie, tym razem lewej, czyli debetowej, rozbijamy kwotę 172 tysięcy na kwotę samego podatku VAT oraz traktujemy, że na koncie operacji leasingowych nasza kwota zobowiązania zostaje tutaj odnotowana. Czyli tutaj zobowiązania z tytułu leasingu po stronie kredytowej zwiększają nam się i jednocześnie rozbijamy tą kwotę na rozrachunki z tytułu VAT i rozliczenie operacji leasingowych. Osobiście dla mnie to trochę przypomina jakieś rozliczenie zakupu środka trwałego, coś na podobę, ale to oczywiście temat, kwestia skojarzenia. Operacja trzecia. Zapłacone z rachunku bankowego zobowiązanie z tytułu VAT. To oczywiście powinno być 32 200. Kwestia tego, że zadanie było liczone przy 22%, a my liczymy obecnie przy 23%. A więc jak zapłacono z rachunku to zobowiązanie, tutaj powinna być ta kwota 32 200. Tutaj też od ręki od razu poprawię, bo wiem, że robi to różnicę przy nauce, żeby wszystko było poprawnie. Jeżeli zapłacono taką kwotę 32 200, to oznacza, że my w tym momencie z konta aktywnego rachunek bankowy dokonujemy przelewu i jest to oczywiście konto aktywne, gdzie po lewej stronie mamy, debetowej stronie mamy zwiększenia rachunku bankowego jakieś wpływy, a tutaj mamy wypływy pieniądza po stronie kredytowej, czyli tej prawej. I jednocześnie ta kwota 32 tysięcy zmniejsza wartość naszego zobowiązania z tytułu leasingu. Bo jeżeli początkowo faktura była na 172 200, to my po stronie, jeżeli zapłacimy kwotę VAT, to nie jesteśmy już dłużni choćby kwoty VAT. Dlatego tutaj możemy to traktować jako zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. Operacja numer 4. Zapłacono z rachunku bankowego zobowiązanie z tytułu raty kapitałowej przypadającej na okres sprawozdawczy 2300 zł wraz z opłatą dodatkową dotyczącą tego okresu. Oczywiście tu jest informacja o tym, że mogą się pojawić dodatkowe jakieś opłaty związane z leasingiem. Generalnie zapłacono kwotę 3200, a więc w operacji numer 4, jeżeli jest informacja, że płacimy z rachunku bankowego kwotę 4000, tak, płacimy kwotę z operacji numer 4 na 3200, to po stronie kredytowej, prawej, wychodzi nam kwota 3200 i musimy wiedzieć, że jeżeli zobowiązanie wynosiło potem netto już po uregulowaniu VAT-u na 140 tysięcy i rata kapitałowa wynosiła 2300, a pojawiła się dodatkowa opłata, to ona nie jest jakby podstawą do zmniejszania naszego zobowiązania z tytułu leasingu, tylko ją możemy tą dodatkową opłatę zaksięgować jako koszty finansowe. Dlatego operacja, w której płacimy ratę z tytułu leasingu i zarazem koszty finansowe, oczywiście w całości wychodzi z rachunku bankowego, ale po lewej stronie zmniejsza nam zobowiązanie tylko wysokości tej raty leasingowej i jest rozbijane dodatkowe 900 zł poprzez księgowanie na oddzielnym koncie koszty finansowe, gdzie po stronie debetowej, tej lewej, mamy tylko wyłącznie zwiększenia kosztów finansowych związanych właśnie z operacjami finansowymi. Ewentualnie po prawej stronie kredytowej
Mamy przeksięgowania na przykład w celu ustalenia wyniku finansowego, ale to na tym fragmencie, jak widać, tutaj nie będzie miało już zastosowania. Operacja numer 5. Naliczono amortyzację za bieżący miesiąc 2200. Amortyzacja jest oczywiście tutaj wartościowym kosztem zużycia środka trwałego i operacja nam przysługuje, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z leasingiem finansowym, taka umowa została podpisana i rozważamy skutki prawne u korzystającego, czyli u strony, która ma ten środek trwały, to ona ma prawo naliczyć sobie amortyzację, bo to ona wrzuca w środki trwałe właśnie dany zakupiony środek trwały, a więc operacja na koncie amortyzacja środków trwałych. Tu widać nie ma wyróżnienia jeszcze dodatkowo na środków trwałych w leasingu, niech tak będzie. Odnotowujemy pozycję kosztową na 5, operacja numer 5 na 2200, czyli na ustaloną tutaj kwotę. Oczywiście to jest debetowa strona, tak jak tutaj przy innym koncie kosztowym. I ta kwota stanowi jednocześnie tutaj zmniejszenie, jakby zwiększenie umorzenia środka trwałego. Możemy zapisać po prostu tutaj po stronie kredytowej, o ile środki trwałe tracą na wartości w danym momencie. I to jest typowe księgowanie naliczenia stawki amortyzacji środka trwałego. Operacja numer 6. Zwrot środka trwałego po zakończeniu umowy do strony finansującej. W okresie realizacji umowy umorzenie środka trwałego, który był przedmiotem leasingu, wynosi na tą chwilę na przykład 126 tysięcy złotych. Natomiast nieopłacone ratami kapitałowymi zobowiązanie z tytułu leasingu wynosi 10 tysięcy. My tracimy środek, który ma wartość 140 tysięcy, a w tym momencie to różnica 4 tysiące będzie to dodatkowa korzyść dla strony finansującej, czyli dla nas to będzie dodatkowy koszt. I ta kwota będzie tak zwanym pozostałym kosztem operacyjnym, operacja numer 6 na koncie rejestrującym koszty związane z prowadzeniem działalności, ale nie bezpośrednio z czynnościami produkcyjnymi, dlatego pozostałe koszty operacyjne będzie to tutaj kwota. Jednocześnie będziemy mieli tutaj 6, operacja umorzenie środka trwałego w leasingu. Będzie to operacja jakby zmniejszająca, wyksięgowująca środek trwały, bo na początek zacznijmy może od początku w sumie. Środek trwały w leasingu, jeżeli tu był rejestrowany, to tutaj zostaje wyrejestrowany, usunięty z ewidencji tą operacją i kwota 140 tysięcy w jakiś sposób musi zostać rozbita. Jak to jest po kredycie, to po debecie musi być rozbita na 126 w ramach umorzenia środków trwałych, 4000 w ramach pozostałych kosztów operacyjnych, a pozostała różnica 10 tysięcy złotych to będzie kwota zmniejszająca zobowiązanie z tytułu leasingu. Moje filmy z rachunkowości finansowej udostępniajcie sobie w formie linków czy umieszczania na stronach internetowych. Mam nadzieję, że te filmy trochę pomagają Wam w zdobyciu lepszych umiejętności, zrozumieniu tego całego tematu rachunkowości finansowej. Także powodzenia i rozwiązujcie te zadania jak największej ilości.